No, na krajowej scenie politycznej dzieją się istotne dla przyszłości kraju sprawy. Tymczasem pewien fryzjer z Tajlandii oferuje panią strzyżenie pod wodą. W zakładzie zainstalował basen, gdzie w akwalongo schodzi pod wodę wraz z klientką, a reszta klientek strzyże oczami, co tam fryzjer z klientką robią w basenie. No jak to co robią? Stanowią we dwójkę parę wodną. Jak wygląda takie strzyżenie pod wodą? No normalnie jak strzyżenie pod wodą. Pani siada naprzeciwko lustra wody i ten tajski wodziczko się pyta: zmycie głowy? Bardzo dobrze pod wodą wychodzą fale, a specjalnością zakładu jest fryzura o nazwie Mokra Włoszka. Jeśli klientka życzy sobie zafarbować włosy na blond, to fryzjer tajski napełnia basen wodą utlenioną. Osoby duchowne strzyżone są pod wodą święconą, a osoby z wysoką inteligencją strzyżone są w bystrej wodzie. Podobno fryzjer wykonuje też trwałą pod wodą, ale ona jest bardzo krótkotrwała. Można sobie jeszcze oczywiście zażyczyć suszenie włosów pod wodą suszarką elektryczną, ale to ktoś musiałby być wtedy nieźle pokopany. Strzyżenie pod wodą ma jednak zasadniczą wadę. Klientka nie może wynurzyć się przed fryzjerem, a panie to lubią. No ale to drobiazg. Generalnie życie podwodne jakby rozrasta się, mamy fryzjera podwodnego, czyta się o ślubach pod wodą, choinkę na święta kiedyś tam ubierano pod wodą, no niedługo pranie będziemy suszyć pod wodą. A właśnie... A propos prania, ja też postanowiłem nie zalewać gruszek w popiele i otwieram swój własny podwodny interes, a mianowicie podwodny magiel. Ceny będą płynne, gdyż, tu uwaga, przewiduję zniżki dla klientów, którzy przyniosą pościel już nakropioną. Zapraszam.